Kolor żółty to kolor dominujący we florze Tatr. Zjawisko to szczególnie widać w traworoślach porastających skały krystaliczne w piętrze halnym. Barwny ton temu zbiorowisku nadaje prosienicznik jednogłówkowy, który przypomina popularnego w całym kraju mniszka lekarskiego. Prosienicznik jednogłówkowy to gatunek górski, w zasadzie środkowoeuropejski. Występuje w Alpach, Karpatach i Sudetach. Roślina stała się bohaterką badań genetycznych, które są szeroko omawiane w prestiżowych czasopismach botanicznych i geograficznych. Z naszego punktu widzenia ciekawostkę stanowi to, populacje prosienicznika jednogłówkowego w Karpatach Zachodnich, w tym w Tatrach, są stosunkowo mało zróżnicowane genetycznie. Bardzo różnią się od tych z Karpat Wschodnich. Genetycy na podstawie prosienicznika potwierdzili wyniki z XIX-wiecznych obserwacji, które wskazują, że tereny Karpat Wschodnich i Zachodnich są od dawna mocno izolowane przestrzennie. Potwierdza to fakt, że nawet lekkie nasiona zaopatrzone w puch tatrzańskich prosieniczników, które są przenoszone przez wiatr na znaczne odległości, nie docierają na bieszczadzkie połoniny. Zwykle to góry stanowią barierę dla migrujących roślin. W przypadku roślin górskich, jak prosienicznik, stało się odwrotnie. Barierą utrudniającą wędrówkę tej roślinie stanowi Beskid Niski, ponieważ jest zbyt niski i jest tam za ciepło. Dziękuję za uwagę.